Cztery miasta, cztery kluby, cztery zadania. Cześć, ja jestem Kip Debit, a przed Wami pierwszy odcinek po mocnej stronie. W tym programie będziemy sprawdzać umiejętności profesjonalnych drużyn koszykówki. Ale nie będziemy sprawdzać umiejętności tylko i wyłącznie typowo koszykarskich. Będą pytania, odpowiedzi, sprawdzanie wiedzy z historii koszykówki, a także próby odwzorowania słynnych akcji z boisk koszykarskich. Przed zawodnikami stoją trzy zadania indywidualne oraz jedno zadanie grupowe. I oczywiście za każde poprawnie wykonane zadanie drużyna otrzymuje punkty, a następnie rzuca wyzwanie kolejnej drużynie, która znajduje się na trasie po mocnej stronie. Wszystko jasne? No to zaczynajmy. Dzisiaj jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim. Przed Wami zawodniczki Polskiej Strefy Inwestycji Enea. Przed nami pierwsze zadanie, banalnie proste, rzut osobisty. Pierwszą uczestniczką będzie Kasia Dźwigalska. Zapraszam Ciebie. Cześć, Łukasz jestem, miło poznać. Hej. Słuchaj, zadanie jest naprawdę proste. Musisz wykonać rzut wolny, mając na sobie to. To. Tak. Dobra. Chcesz sama założyć? Tutaj. Dobra. Okej. Okay. Ej, było naprawdę blisko, uwaga! Piłkę proszę. Dobra, ja będę biegał na zbiórku, żeby środki nie dostała. Proszę bardzo. Dzięki. Ale dotknęło chociaż obręczy? W tablicy, to był taki bankshot, ale prawie wyszedł. No be! Gratulacje! Mamy to. Fiona! Świetnie. Jeszcze jeden. Tak jest! O czym my tu rozmawiamy? Gratulacje. Dwa trafione rzuty na dzień dobry. Dobra. Almost. Better at you. It was close. It was close. Of course. Dobrze, to w takim razie przejdziemy do trzeciej uczestniczki. Wiktoria, jesteś gotowa? Okej. Ale damy jeszcze szansę. Mocno, mocno też. Dawaj, Wiki. Gratulacje! Gratulacje! Wow! Brawa! Tak jest. Dziękuję bardzo. Świetny występ. Dzięki. Też mi się podoba. Teraz chciałem poprosić Ciebie. Dawaj, Chloe. Good luck. You can do this. I saw it already. Oh. Okay. Przechodzimy do drugiego zadania i w drugim zadaniu zawodniczki będą musiały odtworzyć pewne charakterystyczne, sławne zagranie koszykarza NBA. I zaczniemy tą zabawę od Kasi. Tutaj mamy takie coś, będziemy losować. O, rzut hakiem. Rzut hakiem Karima Abdul-Jabbara. Na pewno wiesz, jak wygląda rzut Karima Abdul-Jabbara. To nie jest taki typowy rzut hakiem, tylko miał taki bardzo charakterystyczny, jakby wyciągał piłkę z dołu i takim jednym płynnym ruchem, jedną ręką łapał i lecimy. Lecimy. Włożenie. No i easy. Czyściutko. Sama siata. Player. Super, świetnie wyszło. Bez problemu.
Oh wow. Kawhi Leonard versus the 76ers, yeah, stay away. That's a very tough one. You're getting the ball at the top, all the way to the right side, fade away. It doesn't need to hit four times on the rim, but still, the best thing is that you don't have any defenders out there. Okay. But so maybe you need one. Yeah. Ready? Go, yeah. Three, two, one! Woo! Oh. Kobe Bryant fake od tablicy layup. Pump fake, idzie w drugą stronę od tablicy i kończy layup. I want to try. Fake. Fade away, LeBron James. He's like behind the defender, and then he does something like a fake to one side and shoot on the other side. LeBron James. No, dziewczyny, muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie nam poszło to zadanie. W trzecim zadaniu zawodniczki będą musiały odgadnąć fragment pewnego wywiadu, wypowiedzi słynnych koszykarzy. Będą musiały zgadnąć, o kogo w ogóle chodzi. W tym zadaniu rozpoczniemy również od Kasi. Puszczę ci fragment pewnego okrzyku, który wydarzył się po zdobyciu mistrzostwa NBA przez Houston Rockets. I musisz zgadnąć, kto to powiedział. Później dam ci cztery przykłady osób i będziemy się bawić. Bardzo możliwe, że od razu dowiesz się, o kogo chodzi. Don't ever underestimate the heart of a champion. Możesz ściągnąć słuchawki. I są cztery wybory. Powiedział to trener jednej z drużyny. Pewnie tej, która wygrała mistrzostwo, prawda? I to mógł być Pat Riley, Phil Jackson, Steve Kerr albo Rudy Tomjanowicz. Ewentualnie możesz wziąć kółka ratunkowe. Możemy dwie opcje wyrzucić. Mhm, dobrze, to ja poproszę w takim razie pół na pół. Pół na pół, okej. Okay. W takim razie Steve Kerr oraz Rudy Tomjanowicz. Kto to powiedział? Odpowiedź druga. Rudy Tomjanowicz. No to gratulacje, bo to on był właśnie trenerem Houston Rockets i on to właśnie okrzyknął. Słynny okrzyk, tak jest, gratulacje. Dzięki. Super. Nie było takie trudne, nie? I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. All right. It was Kobe Bryant, Nick Young, George Mureson, or Michael Jordan. Who was it? Michael Jordan. Of course. Dang, good job. Good job. Man, I'm so hyped right now. Anything's possible. Anything's possible. Who said it? Who yelled it? It was Ray Allen, Paul Pierce, Steph Curry, or Kevin Garnett? Kevin Garnett. Of course. Everything is so easy for you. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game. We're talking about practice. To jest jedna z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejsza konferencja prasowa w ogóle w całej historii NBA. Ta sytuacja stała się wręcz memem na przestrzeni ostatnich 20 lat. Nie będzie dubli. Nie będzie? Nie będzie dubli. Dobra, to narada drużyny może być? Okej, narada drużyny. Jak myślisz? Czy to jest D? Kto był autorem tych słów? C. Odpowiedź C. Bardzo dobrze. Ale najwersą. Gratulacje. Fiona. Dzięki drużyno! Naprawdę świetnie nam poszło, zgadłyście wszystkie odpowiedzi. Dziewczyny rozgrzewają się do następnego challenge'u i jest to dość drużynowe wyzwanie. Muszą trafić z czterech różnych pozycji i jeśli im się uda, zdobędą maksymalną notę. Wiktoria, zaczynamy. Rzucaj. Może nie będzie airball. Jak? Pierwszy do przodu. Yay. Tak jest. Dawaj, Kasia. Kasia za trzy. Woo! Easy! Masz dwa? Nie. Laura. Wow! No i to mi się podoba! Tak jest! A!
That was close. Okay, you have one last try, okay? One. One. All right. Only one. You can make it. Dawaj, Chloe! Yes! Wow! You should say one last. That was nice. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za występ. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I jutro robimy wyzwanie dla kolejnej drużyny. Dzięki za obejrzenie pierwszego odcinka. Widzimy się w Bydgoszczy.